Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam na moim kanale. Zobaczymy dzisiaj, jaką ważną wiadomość ma dla Ciebie Wszechświat. Do wyboru mamy trzy grupy. Pierwsza z onyksem, druga z cytrynem i trzecia z tygrysim okiem. Możesz zatrzymać to nagranie, wczuć się w to pytanie, w swoją energię. Może jest jakaś sfera Twojego życia, jakiś temat w Twoim życiu odnośnie którego potrzebujesz jakiejś porady albo spojrzenia po prostu z innej perspektywy na swoją sytuację i wybrać później ten kamień albo tą kartę, które w jakiś sposób najbardziej Ci się podobają albo najbardziej przyciągają Twoją uwagę. W opisie poniżej znajdziesz link do każdej poszczególnej grupy, dzięki któremu przeskoczysz bezpośrednio do swojego czytania. Witam grupę numer 1, która wybrała Onyks i kartę As Kielichów. Aczkolwiek ta karta jakoś bardziej mi się kojarzy z piątką kielichów, czyli z jakimś smutkiem, z jakąś może stratą. I mam takie poczucie, że jest jakaś sytuacja w waszym życiu, odnośnie której, w którą wsadziliście całe swoje serce, w którą bardzo się zaangażowaliście, na której wam bardzo zależało. I tak jakby coś tutaj po prostu nie poszło po waszej myśli, jakby poszło zupełnie inaczej niż się tego spodziewaliście. Jakieś rozczarowanie, jakiś smutek, właśnie jakaś strata się tutaj mogła pojawić w związku z tym, w związku z tą sytuacją. Zobaczmy, co mamy dalej. Karta kapłanka. Magik, kapłanka po raz drugi i karta sąd ostateczny. I mam poczucie, że musieliście tutaj podjąć jakąś decyzję, której wcale nie chcieliście podjąć. Jakby, tak jakbyście byli trochę zawieszeni pomiędzy dwiema opcjami, dwiema sytuacjami, z czego jakby jedna być może była bardziej w zgodzie z waszym kodeksem moralnym, tak, czy z jakimiś waszymi zasadami, a druga z kolei jest po prostu czymś, co jakby no, musieliście z jakiegoś powodu w tej sytuacji podjąć, w tej sytuacji wybrać. Może właśnie zakończenie jakiejś relacji, tak, mimo tego, że no, jest miłość, mimo tego, że wam zależało na kimś, to tak jakby musieliście stawić po prostu czoła temu jakimś faktom, tak, że jest jak jest i że pewnych rzeczy po prostu nie da się zmienić, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć i no, trzeba iść jakby w innym kierunku na przykład, tak? No, czy jakaś poważna rozmowa też tutaj mogła się pojawić, niewygodna rozmowa, dwójka mieczy dalej, a z kielichów znowu, no, czwórka mieczy. Tak jakby serce i rozum w ogóle coś innego podpowiadały, serce jedno, a rozum drugie. No i czasami są takie sytuacje, że niestety musimy iść, wiecie, za tym drugim, niż byśmy chcieli. Król mieczy, król buław, dziesiątka kielichów. Czwórka kielichów. Szóstka mieczy i trójka monet. No taka nieciekawa sytuacja. Jeszcze mam takie poczucie, że w sumie z pozytywnych stron to tak jakby to, że podjęta decyzja mimo wszystko jakby wyjdzie wam na dobre i wyjdzie też drugiej stronie na dobre. Mimo tego, że może się wydawać, jakby, że w tym momencie to może być trudne i może jakby tego nie czujecie, tak? Że może właśnie to serce was prowadzi w jednym kierunku, rozum w drugim i tak jakby nie czujecie tego, że to, co podpowiada rozum,
jest też właściwe, tak? I być może dlatego to jest takie trudne, ale mam poczucie, że za jakiś czas zobaczycie, jakby, że to serce po prostu nadgoni ten rozum w tej sytuacji, że tak to opiszę, że poczujecie, że to po prostu, nie wiem, zaangażowanym osobom tutaj wyszło na dobre, tak? I że to mimo wszystko była dobra decyzja. Takie mam poczucie, mimo tego, że tutaj jest dużo takiego oporu, dużo takiego, no nie chcę, ale muszę, tak? Nawet możliwe, że tutaj jakaś, dosłownie jakaś droga jest do pokonania, którą musicie, w sensie gdzieś musicie pojechać, tak? Może się gdzieś przeprowadzić, wyprowadzić, coś takich rzeczy. Bo mamy tutaj tą szóstkę mieczy, tak, na której jest ta kobieta na łodzi. I no, ona tak wygląda, jakby tu na siłę była ciągnięta gdzieś, tak? Jakby wcale niekoniecznie chciała, wcale się nie cieszy z tego, że tak, że tak jest i że w tym kierunku idzie. No ale tak jakby mam takie poczucie, jakby to było właśnie to, co jest po prostu wymagane w tej sytuacji. No, no i z dobrych rzeczy, no to no właśnie czuję to, że po prostu wyjdzie. Przepraszam. Wyjdzie wam to na dobre, tak? Wam i ewentualnie jakiejś tam drugiej stronie, która jest tutaj w tą sytuację zaangażowana. Zobaczmy z kart emocji. Karta pogarda. Żal. Oczekiwanie. Może być też tak dla części z Was, że sytuacja, którą musieliście podjąć, to jest sytuacja, jakby decyzja, za którą jakby gardziliście ludźmi, którzy podejmują taką decyzję w takiej sytuacji. No i niestety życie nas uczy pokory, no nie? Że czasami sami stajemy później właśnie w takiej sytuacji i no i nie potrafimy sami wybrać inaczej, nie potrafimy sami inaczej zrobić, mimo tego, że byśmy chcieli, mimo tego, że to jest trudne. To wiecie, no chęci chęciami, serce sercem, ale no, są sytuacje, które po prostu trzeba wziąć na klatę i zrobić to, co trzeba, no nie? Karta poczucia akceptacji, współczucie. I karta satysfakcja. No właśnie, no są takie poczucie, że właśnie wam to wyjdzie na dobre, naprawdę, mimo wszystko. Wam i tej drugiej jakiejś tam stronie, czy stroną, może jeszcze więcej tutaj jest osób jakichś zaangażowanych. Trochę mam takie poczucie, że jakby z jednej strony robicie to właśnie z takiej troski o siebie i no i okej, gratulacje, bo to wcale nie jest łatwe. Przynajmniej często nie jest łatwe. Albo jeżeli nie, albo i ewentualnie, też taki element tutaj widzę, żeby właśnie mimo wszystko zadbać też o siebie w tym wszystkim, bo dla was to też jest trudne. I może warto, żebyście, nie wiem, poszukali kogoś, albo chociaż mam nadzieję, że to czytanie może wam da takiego, wiecie, zrozumienia, poczucia zrozumienia, tak? Ale żebyście poszukali po prostu kogoś, przy kim możecie to poczucie akceptacji takie jakby poczuć, tak? Że to jest okej, że tak zrobiliście, że naprawdę nie mogliście wybrać inaczej, tak? Kogoś, kto was po prostu w tej sytuacji zrozumie, a nie będzie jeszcze was potępiał, tak? Albo wam wytykał tego, że zrobiliście tak, jak zrobiliście. To jest bardzo no, ważne, bo no bo widzę, że to dla was też nie jest łatwa sytuacja. Wiem, że też nie jest łatwo takie osoby znaleźć. No wiecie, różne sytuacje tutaj mogą wchodzić w grę. Nie jest łatwo takie osoby znaleźć. No tym bardziej mam nadzieję, że to czytanie was jakoś tutaj wesprze. Weźmy jakąś kartę porady. Dokładnie tak. Mamy kartę oczekiwania i nie musisz spełniać niczyich oczekiwań, tak? No, dokładnie tak. I no, prawda jest taka, że twoje życie jest twoje. Oczywiście nie chodzi o to, żeby, wiecie, być jakimś totalnym egoistą i ranić wszystkich i nie zwracać w ogóle uwagi na to, jak traktujemy ludzi. Absolutnie nie. Wiadomo, że kompletnie nie.
ale koniec końców my no, mamy pierwsze jakby zobowiązanie w swoim życiu wobec siebie, żeby przeżyć to życie, no tak jakby wykorzystać swój potencjał, tak, i zrobić z tym życiem to, co jest jakby to, co jest nam dane, tak? Tak, to, po co tutaj przyszliśmy. A często jest tak, że jak próbujemy zadowalać wszystkich innych, spełniać właśnie czyjeś oczekiwania, to nie jesteśmy sobą i nie wypełniamy tej swojej misji. Nie wiem, dla przykładu, powiedzmy, że ktoś jest mega utalentowany w jakiejś dziedzinie, nie wiem, niech będzie kucharz, cokolwiek, nieważne. I powiedzmy, że taka osoba przyszła po prostu na świat, żeby to jakby, żeby karmić ludzi, tak? Żeby być dobrym w tym, co robi, żeby cieszyć się z tego, co robi, żeby dawać ludziom coś od siebie, swoją jakość, to, co ten swój dar realizować. I w momencie, w którym taka osoba próbuje spełniać oczekiwania rodziców i będzie, nie wiem, prawnikiem, lekarzem, czy jakimś czymkolwiek innym, czy będzie się bała w ogóle iść w kierunku swojego talentu, rozwijać swój talent i będzie pracować gdzieś na kasie, czy cokolwiek innego, bo spełnia jakieś oczekiwania albo ma jakieś obawy przed czymś, no to tak naprawdę no nie realizuje siebie i rezygnuje z siebie i jakby nie robi tego, po co tutaj przyszła, tak? Jakby przyszła ta osoba po to, żeby właśnie dać swój dar innym ludziom, żeby podzielić się tym, co ma najbardziej wartościowe. I to jest ważne i to jest potrzebne. Właśnie takie rezygnowanie z siebie, bo co ludzie powiedzą, bo ktoś czegoś ode mnie oczekuje, to nie chodzi właśnie o to, żeby, wiecie, ranić innych i robić wszystkim na złość i nie patrzeć na to, jak kogoś traktujemy, ale tu właśnie chodzi bardziej o to, żeby nie rezygnować z siebie i wypełniać tą swoją misję, tak? Bo wtedy no, też odbieramy innym ludziom to, co mamy. Jakby, może nie, że odbieramy, ale nie dajemy po prostu ludziom tego, co przyszliśmy tutaj na ten świat im dać, czym się podzielić. Więc czegokolwiek ta sytuacja tutaj dotyczy i musieliście po prostu wybrać siebie, żeby iść w swoim kierunku, to to jest tutaj ważne i istotne. I naprawdę nie musicie spełniać oczekiwań innych osób, jeżeli wymaga to zrezygnowania z siebie samego, tak? Czy jakiegoś takiego poświęcania się. Jeżeli zabiera to was jakby z waszego własnego życia. I karta dzień dobry, świat na ciebie czeka. No właśnie. Więc to czuję też jako takie potwierdzenie, że wy macie swoją misję, macie kierunek, w którym wiecie, że powinniście iść. I nawet jeżeli wydarzyło się tutaj coś, co, nie wiem, chcieliście dobrze, coś, co was odciągnęło od tego na chwilę, coś, co, nie wiem, o co staraliście się tutaj zadbać i niestety musieliście z tego zrezygnować, no to po prostu czuję, że wam to wyjdzie na dobre, tak, że będą osoby, które jakby skorzystają z tego, że wy podjęliście taką decyzję. Tak, i może nawet więcej właśnie osób, że może tam było to na zasadzie, żeby zadowolić jakąś jedną osobę, żeby spełniać właśnie oczekiwania jakiejś jednej osoby, a tutaj jakby rezygnując z tego i wybierając siebie, dacie większej jakby ilości osób coś wartościowego, tak? Sobie, ale też innym przede wszystkim. Więc to tutaj czuję. No i dobrze, to by było tyle na dzisiaj. W takim razie dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu to czytanie było dla was pomocne. Dziękuję bardzo i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 2, która wybrała cytryn i kartę wisielec. Ale tak jak patrzę na tą kartę wisielec, tutaj mam jakieś runy, których co prawda ja nie znam się na jakby. Ja się na nich nie znam i za bardzo nie rozumiem. Ale tak jak patrząc na tą kartę, to raczej mam takie poczucie, że może inaczej, jakby wisielec często kojarzy mi się właśnie z taką sytuacją trochę, z jakimś zawieszeniem, sytuacją trochę bez wyjścia, nie zawsze oczywiście to nie jest jedyne jakieś tam znaczenie tej karty, ale tutaj
Raczej mam takie poczucie, jakbyście byli właśnie w sytuacji, w której jest dużo różnych opcji, dużo różnych możliwości, których nie wiem, czy nie widzicie, czy może nie zdajecie sobie z nich sprawy do końca, więc zobaczmy, co mamy dalej. Zobaczmy, jaką mamy waszą ogólną energię. Karta kochankowie. Umiarkowanie. Pustelnik. I karta cesarz, okej. Więc tutaj jakieś rozstanie mogło być, jakaś kłótnia, jakiś duży konflikt, które doprowadziły do rozstania być może, albo do takiego, wiecie, odsunięcia się, oddalenia się od siebie. Jakaś osoba mogła się bardzo nie w porządku wobec was zachować, albo po prostu bardzo was zraniło zachowanie tej osoby, słowa tej osoby, to jak ta osoba was potraktowała. I tak jakbyście mieli taką potrzebę, właśnie ochotę zamknięcia się w jakiejś swojej, wiecie, norce, przetrawienia tej całej sytuacji, przemyślenia, może wypłakania nawet. No, tutaj jeszcze mamy wieżę, czyli też tutaj często widzę właśnie dwie osoby mamy wylatujące z tej wieży, tak? Czyli były razem w jakiejś sytuacji, a teraz każda idzie w swoją stronę. Tutaj na tej karcie kochankowie zresztą też oni od siebie odchodzą. Więc coś tutaj smutnego się wydarzyło w jakiejś relacji w waszym życiu. Piątka monet dalej. No, znowu mamy takie poczucie osamotnienia, poczucie samotności, poczucie czy taką potrzebę może nawet pobycia samemu, odizolowania się na chwilę. Siódemka monet, dziewiątka kielichów. Tak jakbyście chcieli, potrzebowali trochę czasu, żeby zregenerować swoją energię, a po części może też, tak jak patrzę na te karty, tak jakbyście nawet chcieli, czekali, aż ta sytuacja się po prostu zakończy. Bo może w tej sytuacji czuliście się już trochę jak w takim więzieniu, jakbyście za karę w tej sytuacji byli, jakby was już to przerastało. I tak jakbyście czekali, aż będziecie mogli to zakończyć, żeby się po prostu uwolnić z tej sytuacji. Więc to może chodzić o jakiś związek, może chodzić o, nie wiem, o sytuację w pracy, tak? Czy w jakimś, nie wiem, z mieszkaniem coś związanego, czy coś z tego typu, znaczy z różnego właśnie typu rzeczy. A jakby chodzi o energię, tak? To się może na różne sposoby w waszym życiu objawiać. Więc tak czy inaczej, po prostu jakaś sytuacja, w której czujecie się bardzo mocno ograniczeni, przytłoczeni. No. Wyczerpani. No, tak jakbyście nawet już nie mieli siły, nie wiem, płakać. Albo. No, tak jakbyście po prostu chcieli się od tego odciąć. Jakby was to aż no, przerastało. Trójka monet. Król mieczy. Myślę, że też ta sytuacja po prostu to jest jakby jakaś niełatwa decyzja do podjęcia. I tak jakby było tutaj więcej. Wiecie, jakby to nie była decyzja, która tylko i wyłącznie was dotyczy. Coś, co dotyczy jakiejś większej grupy osób. I wasze odejście, wasze zakończenie też wpływa na. Albo czy tkwienie nawet w tej sytuacji, jakby w jedną i w drugą, wpływa na jakby inne osoby. I musicie, jakby bierzecie w tej sytuacji pod uwagę nie tylko siebie, ale też właśnie, no musicie brać też to, jak to wpłynie na inne osoby. I może dlatego to też wcale nie jest takie łatwe, a może i nie wiem, tym bardziej może chcecie, jakby nie macie siły do tego i tym bardziej chcielibyście się po prostu z tego uwolnić. Dwójka buław, szóstka buław i karta rydwan. Więc tutaj mamy no właśnie takie czekanie, zobaczcie, mamy tą dwójkę buław, na której mamy osobę przed oknem siedzącą i patrzącą gdzieś
wdalna coś i to tak wygląda, jakby ta osoba właśnie patrzyła na jakiś sukces, na jakiś ruch do przodu, czyli tak jakby było tutaj w tej sytuacji coś, co was mocno hamuje, mocno ogranicza. Ogranicza, nie wiem, wasz czas, waszą przestrzeń, jakieś wasze zasoby, coś, nie wiem, może wasze finanse coś zżera, a może chcielibyście te pieniądze na coś innego przeznaczyć i nie możecie, tak, dopóki się z tej sytuacji nie uwolnicie, dopóki tutaj, nie wiem, czegoś nie sprzedacie, nie oddacie i tak dalej. A tak jakby, no właśnie, jakby było coś, co mocno negatywnie na was wpływa, a tęsknicie za jakimś właśnie sukcesem, za jakąś wolnością. Macie jakiś plan, żeby ruszyć z czymś do przodu, żeby coś zrobić, zrealizować, jakoś się wykazać, właśnie jakiś sukces tutaj odnieść. I coś was tutaj mocno blokuje. Z czegoś też musicie właśnie zrezygnować, jakąś decyzję podjąć, ale właśnie tak czuję, że ta decyzja też wcale nie jest łatwa, dlatego że to wpływa jeszcze na kogoś, tak, że to nie jest tylko, że to was dotyczy, tak, na takiej zasadzie, czy ja zrobię to, czy zrobię tamto, tylko jeżeli ja zrobię to, no to będzie miało konsekwencje, które po prostu wpłyną jeszcze na jakieś inne osoby, tak, a jeżeli nie zrobię, no to z kolei będzie miało konsekwencje takie, że ja zrezygnuję z tego, co mogę zrobić, tak? Co chcę zrobić, co jest dla mnie ważne. Więc trochę w takim potrzasku jesteście. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy kart emocji, karta rozpacz. No. I tak jeszcze patrzę na tego wisielca, to na samym początku na tą kartę, o której mówiłam, że tak mi się nie kojarzy z taką sytuacją bez wyjścia, że bardziej mi się kojarzy, jakbyście mieli dużo więcej rozwiązań, niż zdajecie sobie z tego sprawę. I to też mi tak w głowie teraz siedzi i patrzę z myślą o tym, na tą kartę. I raczej, w sumie raczej mam, teraz jak na to patrzę, właśnie mam raczej takie poczucie, że jakby za dużo się tutaj czegoś działo. Mamy te runy, mamy jakiś korzeń, świeczkę, listek, jakąś herbatkę. Jakby kilka rzeczy w ogóle z każdej z innej bajki. Bardziej mi to właśnie na takie przytłoczenie tutaj wskazuje i na to, że ta sytuacja jest taka złożona, że ona się wiąże po prostu z wieloma elementami. Dobra, dalej mamy kartę rozkosz, karta zawiść. No właśnie, to jest takie między tym dobrym a tym złym, tak jakby coś was tutaj trzymało, że chcecie iść do przodu, z jakiegoś powodu nie możecie, że już widzicie ten sukces i macie takie, że wow, zrobię to, to i tamto, ale nie mogę, bo na razie mam jakąś kulę u nogi. Karta ból, rozczarowanie, no. I karta zażenowanie, więc to też może być trochę wstydliwa sytuacja, że może sami się nie spodziewaliście, że to tak na was wpłynie, że może, że sami się nie spodziewaliście, że was rozczaruje, może to też jeszcze mamy niezadowolenie, może zupełnie czegoś innego oczekiwaliście, zaczynając tą relację, zaczynając tą sytuację, jakoś, nie wiem, pracę, wchodząc tutaj w jakąś sprawę, nie wiem, cokolwiek to jest. Tak jakbyście mieli właśnie zupełnie inne nastawienie, zupełnie inne oczekiwania i teraz okazuje się, że jednak to jest zupełnie coś innego i cierpicie i jesteście, no, bardzo rozczarowani tą sytuacją i jeszcze właśnie dochodzi ten element tego, że jeju, i teraz muszę zmienić decyzję, tak już wszystkim powiedziałam, cieszyłam się, że mam nową pracę, a teraz to po miesiącu muszę ją zmienić, bo mi się nie podoba i nie jestem w stanie tam wytrzymać, tak? Albo cieszyłam się, że jakieś tam nowe mieszkanie mam i nie wiadomo co, czy nowy związek, a po miesiącu po prostu, czy nie wiem, może innym okresie, tak? Po kilku miesiącach, po kilku tygodniach może. A jeszcze jest właśnie ten element takiego skonfrontowania się z tym, że wow, że ja to muszę teraz zmienić, muszę się z tego wycofać, muszę jakąś inną decyzję tutaj podjąć, że wcale nie jest tak kolorowo, jak ja się na to nastawiałam, czy nastawiałem. No.
niefajna energia. Sorki za ten. Staram się nie kaszleć, a i tak samo mi się kaszle i później takie dziwne dźwięki wydaje, przepraszam. Dobra, zobaczmy jakąś kartę porady dla Was. Okej. Okay. Mamy tą dziwną kartę, która takie sprzeczne sygnały jakby dla mnie pokazuje. Bo karta jest podpisana Ciernie, pod spodem jest napisane upleć koronę, na którą zasługujesz, czy razem uplećcie koronę, na którą zasługujesz, tak? Czyli taki wianek jakby. No i mamy tutaj fajnie trzy kobiety, które sobie plotą wianki z róż, no ale właśnie to są te ciernie. Więc to jest dla mnie takie sprzeczne, że czemu jest napisane, że zasługujesz na koronę z cierni? To raczej mam takie poczucie, jakby tutaj chodziło o to, żeby może ściągnąć tą koronę z tych cierni. Żeby, no bo jesteście w tej sytuacji, tak, którą trudno jest Wam zakończyć, z której trudno jest Wam się wyplątać z wielu powodów. No, ale koniec końców, no to Wy tutaj cierpicie, tak, więc raczej czuję to, jakby to była taka porada, żeby no, podjąć tutaj właściwą decyzję dla siebie, mimo tego, że no, będzie miała, wiecie, no trzeba ponieść czasami konsekwencje swoich decyzji, zresztą nie czasami, zawsze ponosimy po prostu konsekwencje swoich decyzji, no i czasami da się je jakoś zminimalizować i zrobić tak, żeby byli ludzie zadowoleni, wszyscy dookoła, a czasami nie i po prostu trzeba to wziąć na klatę. I dalej mamy kartę Lawenda, otocz się miłością. I tutaj też mamy trzy osoby, trzy kobiety siedzące razem, spędzające razem czas, więc dla mnie to jest też taka wskazówka, taka porada, żeby poszukać, porozmawiać z osobami, które są Wam takie przychylne, które potrafią Was zrozumieć, z którymi możecie porozmawiać, które jakby okażą Wam to zrozumienie w tej sytuacji. Tak, ja wiem, że to jest trudne, bo czasami jest tak, że wiecie, idziemy do kogoś, jesteśmy pewni, że ta osoba nam powie, że tak, tak, dobrze robisz, nas wesprze, a ta osoba nagle, wiecie, staje jakby dęba i w ogóle mówi, że nie, że jak ty w ogóle możesz i że jest rozczarowana jeszcze naszym zachowaniem, naszą decyzją jakąś. No czasami jest też odwrotnie, tak? Że jesteśmy nastawieni, że z kimś się będziemy musieli o coś kłócić i mamy całą listę argumentów przygotowaną i zaczynamy temat, a ta osoba mówi od razu, no spoko, jasne. Albo tak, tak, zgadzam się, nie? Więc no, to z tym to może być różnie, ale mimo wszystko wybadajcie może jakoś teren w rozmowie z jakąś bliską osobą, żeby mieć to takie poczucie, wiecie, taką bezpieczną przestrzeń, żeby o tym porozmawiać, żeby takie zrozumienie uzyskać, tak? No bo no czasami niestety jesteśmy w takich sytuacjach, gdzie musimy podjąć jakąś decyzję, która wcale nie jest łatwa i cokolwiek nie zrobisz, to będzie to miało trudne konsekwencje, tak? I no czasami po prostu trzeba zrobić coś, cokolwiek. I liczyć się z tymi konsekwencjami. Tak więc jedyne, co możemy czasami zrobić, to po prostu poszukać kogoś, porozmawiać z kimś, kto będzie nas rozumiał, kto da nam to takie wsparcie, tak, którego potrzebujemy. Albo może też taka kwestia właśnie, żeby samego siebie chociaż też nie potępiać, tak? Samego siebie jeszcze nie krytykować za to, że musicie tutaj coś w tej sytuacji zrobić. Samego siebie nie krytykować za to, że jesteście w takiej sytuacji, no bo nie da się wszystkiego uniknąć, nie zawsze da się wszystko przewidzieć, tak? I czasami naprawdę się możemy nastawiać, posprawdzamy wszystko, wiecie, małe druczki i dopytamy, a później i tak się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Niż byliśmy w stanie to przewidzieć. No i co? No i wtedy no trzeba też coś zrobić, tak? Nie chodzi o to, żeby sobie życie uprzykrzać i cierpieć, tak? Z tego powodu, że no, czegoś nie byliśmy w stanie przewidzieć. Więc nawet jeżeli nie macie nikogo, z kim możecie porozmawiać o tym, przy kim możecie tą taką wyrozumiałość jakby uzyskać, poczuć, to spróbujcie sami sobie to po prostu dać, tak? Sami siebie jakby zrozumieć, być wyrozumiałym wobec siebie i nie dokładać sobie samemu jeszcze
do tej sytuacji, tak? Nie potępiać siebie samego za to, że sprawy się tak potoczyły i po prostu jest tak, jak jest, tak? No więc tyle na dzisiaj. Przykro mi, że jesteście w takiej sytuacji. Mam nadzieję, że ta sytuacja szybko się dla Was rozwiąże i znajdziecie odpowiednie rozwiązanie. I chociaż będziecie w stanie sami po prostu być wobec siebie jak najbardziej wyrozumiali, tak? I wybierzecie to, co jest dla Was najwłaściwsze, na tyle, na ile to możliwe. Okej, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Witam grupę numer 3, która wybrała Tygrysie Oko i kartę Paś Mieczy z Oregano. I ta karta kojarzy mi się trochę z jakąś... Z uzdrowieniem czegoś, z ulgą w jakiejś sytuacji, ze znalezieniem może rozwiązania albo właściwego rozwiązania, bo czasami, wiecie, jakieś rozwiązania znajdujemy, ale nie każde działa tak, jakbyśmy się tego spodziewali. Więc tutaj właśnie tak jakbyście, nie wiem, mieli znaleźć niedługo właśnie jakieś rozwiązanie do swojej sytuacji, coś, co przyniesie Wam ulgę. Będziecie mogli, nie wiem, odpocząć od czegoś, odsapnąć, trochę jakby spokoju zaznać. Dobrze, zobaczmy, co mamy dalej, co mamy w Waszej ogólnej energii. Karta transformacja, rydwan, transformacja po raz drugi i karta sprawiedliwość. Ok, czyli mogła być jakaś sytuacja rzeczywiście, która Was bardzo trapiła, męczyła, która Was jakby hamowała może... czy to w życiu ogólnie, czy w jakiejś tam konkretnej sytuacji. Tutaj z tą kartą sprawiedliwość może chodzić o jakieś sprawy rozwodowe, o jakieś rozstania, o jakieś inne konflikty, sądowe sprawy, ubezpieczenia, różne tego typu rzeczy biurokracyjne, albo takie właśnie pożegnania, rozstania, coś z tego typu rzeczy. Coś, co bardzo Was przytłaczało, coś, co negatywnie na Was wpływało. No i właśnie Was hamowało tutaj w czymś, tak jakbyście próbowali gdzieś iść, ruszyć do przodu ze swoim życiem, jakieś nowe, nie wiem, nowy rozdział zacząć, czy jakieś nowe przedsięwzięcie, nowy rozdział w swoim życiu, czy jakieś nowe przedsięwzięcie, i tak jakby ciągle ta sytuacja Was gdzieś tam co chwilę wypływała, tak? Co chwilę jakieś nowe tematy, jakieś nowe rzeczy z tym związane wracały. I tak jakbyście byli po prostu już tym emocjonalnie, psychicznie, fizycznie wymęczeni. No, ale właśnie to, co tutaj widzę z tą pierwszą kartą, o której mówiłam, i z tą kartą transformacja tutaj w tej wersji, że jakby widać już światełko na końcu tunelu, tak? Że już niedaleko, już blisko jest jakby koniec tej sytuacji, jakaś zmiana tutaj w energii, że już na dobre ten temat się domknie i będziecie mogli jakby wstać z tej pozycji i ruszyć po prostu dalej, tak? Bo tutaj tu mamy tą wersję, kartę transformacja w dwóch wersjach. Najpierw mamy tego kolesia, co tak siedzi właśnie załamany tutaj między jakimiś kamieniami, wężami, trupimi szaszkami, nie wiadomo czym. Za nim tutaj jest ten piękny las, ale jakby on go w ogóle nie widzi, jakby to się wydaje, mimo tego, że jest blisko, to no wiecie, jak on patrzy tutaj, to tak jakby miał wrażenie, że to jest nie wiadomo jak daleko i w ogóle poza jego czy jej zasięgiem. A tutaj już mamy tą wersję, gdzie ta osoba zrzuciła z siebie już ten czarny płaszcz, tak? To, co tą osobę tak przytłacza, ogranicza, osacza, i wstała, widzicie, odwróciła się za siebie i przechodzi jakby przez taką kładkę nad rzeczką i przechodzi do tego lasu, tak? W stronę tego słońca. Jeszcze mamy Feniksa tutaj, jakieś motylki, które symbolizują transformację czy takie odrodzenie. Więc no, ta ulga, tak, to odetchnięcie, okres takiej już regeneracji, odrodzenia jest na horyzoncie dla Was. Dziesiątka monet, dziesiątka kielichów, wow, dziesiątka buław, okej.
Więc czuję, że bardzo dużo pracy Was kosztowało to cokolwiek, czegokolwiek to dotyczy, czy to jakiejś Waszej sytuacji finansowej, czy właśnie jakieś sprawy rozwodowe, jakieś rozstania, czy to może tak wewnętrznie z czymś pracowaliście, z jakimś tematem, tak? Przez jakieś terapie przechodziliście i coś było takiego, wiecie, wewnętrznego, co Was mocno... wiecie, jakaś depresja, tak? Czy jakieś inne choroby, może takie tego typu. Czy może właśnie zdrowotne rzeczy, takie choroby właśnie nie tylko emocjonalne, nie wiem, psychiczne nazwijmy to, co dosłownie fizyczne jakieś objawy mieliście, które Was mocno przytłaczały i mocno hamowały, tak? Tym, żeby iść do przodu i się realizować w życiu, więc no, widać tutaj ten duży wysiłek, ale mam poczucie, że, bo zobaczcie, ona tutaj, tu mamy tą wielką górę i ta osoba wygląda jakby z tej góry już schodziła, czyli wy już przeszliście przez to, co najtrudniejsze, tak, z tymi wszystkimi tobołkami, ze wszystkim, teraz jakby idziecie już na ładną łąkę, polankę, tak? Tam, gdzie jest już ładnie, wygodnie, miło, przyjemnie, gdzie można się jakby osadzić, rozbić swój tam dobytek, tak? Czyli może właśnie jakieś nowe miejsce też zamieszkania. Też ta karta mi się często z tym kojarzy. Zresztą te dwie tutaj też mamy, dwie dziesiątki, na których mamy właśnie szczęśliwe rodziny, których mamy takie i poczucie takiego spełnienia pod kątem fizycznym, materialnym, więc może poprawa waszej sytuacji życiowej, finansowej, tak jedno i drugie po części idzie w parze. I też takie spełnienie, jakby spełnienie emocjonalne, tak? Takie poczucie po prostu wewnętrznego spokoju, satysfakcji, radości, że już coś tam jest poukładane, tak? Że rzeczy idą po waszej myśli. Czwórka monet, pustelnik, trójka monet. Trochę mam takie poczucie, że ja to nazywam syndromem pieska ze schroniska. Zaraz wam wytłumaczę, tylko zobaczę, co tu jeszcze mamy. Ósemka kielichów. Tak, dziewiątka buław i as buław. Więc mam poczucie, że trochę będziecie jeszcze czasu potrzebowali na to, żeby się oswoić w tej nowej sytuacji. I ten przykład pieska ze schroniska podaję często jako właśnie... wiecie, w momencie, w którym no do schroniska często trafiają pieski po jakichś trudnych przeżyciach, tak? I one są no, straumatyzowane, jakieś lęki mają, boją się różnych rzeczy, tak? Jakichś hałasów, boją się, jak ktoś, nie wiem, rękę podniesie, nawet nie na niego, tak? Tylko obok niego po prostu, bo był bity na przykład. I jak taki piesek później trafia do jakiejś kochającej rodziny, jest wszystko dobrze, pięknie i ci ludzie go naprawdę dbają o niego, karmią, głaszczą, bawią się z nim i tak dalej, to on jeszcze przez jakiś czas ma te odruchy takie lękowe, tak? I naprawdę no, potrzebuje tego bufora, tego czasu takiego na aklimatyzację, to się nazywa? No nieważne, na tego przyzwyczajenia się, tak? Do nowej sytuacji, do nabrania zaufania na nowo. I przez jakiś czas, właśnie jak coś huknie, ktoś szybciej wstanie, ktoś rękę właśnie podniesie nie na niego, tylko po prostu, no to ten pies będzie miał po prostu reakcje takie lękowe, mimowolnie, tak? To takie odruchy bezwarunkowe. I u Was też mam takie poczucie, że podobnie ze względu na to, że tak długo byliście w jakiejś trudnej sytuacji, no to mogą się odpalać jeszcze takie lęki, tak? Nie wiem, jak przychodziły jakieś pisma z sądu i za każdym razem byliście zestresowani, że co tam będzie, tak? No to teraz, wiecie, przyjdzie rachunek za telefon, tylko zobaczycie kopertę w skrzynce i już będziecie mieli ten stres, tak? Przez jakiś czas. Czy ktoś jakąś, nie wiem, reklamę wrzuci do skrzynki. Od tego typu reakcja, tak? Że mimo tego, że sytuacja już będzie dobra i spokojna, no to wy możecie mieć jeszcze taki czas, gdzie ten stres powoli, powoli z Was będzie schodził i powoli, powoli będziecie dopiero przyzwyczajać się do nowej sytuacji, jakby uczyć, że jest okej, że jest bezpiecznie, że już wszystko jest poukładane i
No, nabierać po prostu zaufania. I też czuję, że pojawią się w Was też jakieś nowe pomysły, nowe marzenia, nowe cele, no bo też w takiej sytuacji, jak przez coś takiego trudnego przechodzimy, zmagamy się z jakimiś chorobami, zmagamy się właśnie z jakimiś trudnymi sytuacjami, to jest taki okres, gdzie my tylko chcemy przetrwać, tak? Tam nie ma nawet za dużo miejsca na jakieś nowe marzenia, na jakieś plany, może. A nawet te, co mieliśmy, to gdzieś są odsunięte w ogóle na drugi plan i czasami w ogóle zapominamy na jakiś czas o tym, że, że jeszcze coś w tym życiu chcieliśmy, tak, zrobić, osiągnąć. Więc tutaj mam poczucie, że to jakby zacznie do Was wracać, tak? Taka większa chęć do życia, do odkrywania, do cieszenia się tym życiem, nowe pomysły, nowe właśnie marzenia, nowe jakieś plany. Więc no, powoli, powoli, tak jakby do żywych, że tak powiem, wrócicie do życia, do tej radości z życia. Więc fajnie, bardzo, bardzo się dla Was cieszę, bardzo fajna energia. Dobrze, no właśnie, z karty emocji mamy kartę obawa. No to jest dokładnie to, co mówię, że jeszcze taki okres będzie tej obawy i to jest zupełnie normalne, że no, ciało tak reaguje, tak? Było przyzwyczajone do stresu, cały czas musiało reagować. Wy cały czas reagowaliście na jakieś stresowe sytuacje, więc no, normalne, że taka obawa się będzie pojawiać. Właśnie rozpacz, no, karta zażenowanie. Więc coś, jakiś element wstydliwy też tutaj mógł być w całej tej sytuacji. Więc też jeszcze możecie takie, coś takiego się może pojawiać, tak? Możecie się zastanawiać, jakby, tak się zastanawiam, jaki przykład tutaj mogę podać. No nie wiem, powiedzmy, że, nie wiem, mieliście jakieś problemy zdrowotne i może musieliście jakiś opatrunek nosić, czy coś takiego, że było widoczne i ludzie zwracali uwagę na to bardzo. I może bardzo się tego wstydziliście. A teraz może już nie będziecie musieli. Jakby normalnie wyglądacie, w sensie normalnie, no nie żeby tam to było coś złego, no ale czasami my tak po prostu mamy takie odczucie, tak, nas coś stresuje, że co ludzie powiedzą, nawet jak nic nie powiedzą i w ogóle ich to nie obchodzi, no ale tak jest, tak, i mimo tego, że to jakby wróci do normy i powiedzmy, że nie będziecie tego czegoś wstydliwego dla was nosić, to i tak to takie poczucie zawstydzenia może zostać, tak, z przyzwyczajenia. Będziecie mieli taką reakcję, że ojeju, znowu muszę wychodzić z domu i znowu się będę wstydzić za to, nie wiem, jak wyglądam na przykład, tak? Mimo, że już nie ma czego. I to też jest taka reakcja, no, która potrzebuje czasu, żeby to się mogło wyciszyć. Kilku, wiecie, sytuacji, w których po prostu poczujecie się bezpiecznie. Karta rezygnacja, zazdrość i karta triumf. I mamy tutaj kartę rezygnacji i ósemka kielichów, które obydwie, no ta ósemka kielichów też pokazuje coś podobnego. Ja to rozumiem w takim kontekście, że być może jest tutaj w całej tej sytuacji po prostu coś, o co walczyliście, na czym wam bardzo zależało i z tego po prostu musieliście zrezygnować. I jakby to jest taki element takiego odpuszczenia. Bo nie wiem, powiedzmy, że ktoś miał karierę jakiegoś sportowca, a później miał jakieś problemy zdrowotne i wiecie, wiązał całe swoje życie z tą karierą, swoją przyszłość całą, tak? I później ma jakieś problemy zdrowotne i nie może już tego robić, nie może w takim stopniu, nie może się po prostu tym zajmować. I no i często jest tak, że no jest coś, z czego musimy zrezygnować. Ale to, że musimy zrezygnować z tego, no wcale nie oznacza, że to, co się pojawi w naszym życiu, będzie gorsze. Często jest tak, że no po prostu zmienia się droga, którą idziemy, obieramy inny kierunek, jakiś inny zawód, inne zainteresowania się pojawiają i to też jest coś dobrego i to też może nam sprawiać radość i też możemy się w tym realizować, ale no po prostu jest ten element tego, że musimy odpuścić tą jakąś wizję, wyobrażenie. Jakieś może marzenie też, które mieliśmy.
na koszt czegoś nowego. I oczywiście, no, tutaj po tych kartach mam poczucie, że to nowe będzie bardzo, bardzo fajne i bardzo z tego będziecie zadowoleni. Więc to nie jest na takiej zasadzie, że taka ogromna strata, że już w ogóle nigdy więcej tego wam w życiu nie zastąpi i nie zrekompensuje. Absolutnie nie. Mam poczucie, że będziecie mega zadowoleni, nawet może nawet bardziej. No ale właśnie ten element takiego pogodzenia się z tym, że no jakaś droga po prostu już nie jest dla was. Czy jakaś osoba może, bo też tutaj wspominałam o rozwodzie, więc może być tak, że no dobra, może walczyliście o jakiś związek długo i się staraliście i próbowaliście i się okaże, że no dobra, no niestety, no już no nie da się nic zrobić, że no ta osoba nie chce i koniec. Ta druga osoba, i no i musicie się jakby pogodzić z tą stratą, tak? Ale może poznacie kogoś o wiele, wiele lepszego, kto idealnie do was pasuje, tak? Nie, że jest idealna ta osoba, nikt nie jest idealny, ale ktoś, kto naprawdę o wiele bardziej będzie do was pasował niż tamta osoba, którą walczyliście, tak? Więc tu będziecie o wiele bardziej jakby zadowoleni, będziecie, jakby dostaniecie to, czego. O co próbowaliście, wiecie, co próbowaliście wyżebrać tam na przykład, tak? I bez skutku. Więc coś na takiej zasadzie, tak? Oczywiście może chodzić o, nie wiem, o coś innego, tak jak mówiłam, ścieżkę waszego życia, jakąś inną znajomość, może, nie wiem, miejsce zamieszkania. No, zdecydowanie jest coś, co musicie jakby pożegnać, z czego musicie zrezygnować, ale to wcale nie oznacza, że musicie rezygnować z tego zadowolenia, z tego poczucia spełnienia, z radości, tak? No. Wręcz przeciwnie, właśnie mam poczucie, że o wiele, jakby zrobi się w waszym życiu miejsce na coś o wiele fajniejszego, na coś, co o wiele więcej radości, satysfakcji, spełnienia wam przyniesie. Okej, okay. I z karty porady mamy medytację o pokój i spokój. I tutaj mamy kartę afirmacja o uzdrawianie serca. Okej, okay, ta karta wygląda tak. Dobrze, więc co ja tutaj czuję? No właśnie porada, żeby może niekoniecznie skupiać się na tym, co tracimy, co musimy pożegnać. Oczywiście, jak najbardziej wskazane, żeby dać sobie na to przestrzeń, opłakać, posiedzieć sobie z tym, ale żeby też nie skupiać się w 100% na tym tylko i wyłącznie, tylko skupić też część swojej uwagi na tym, że idziecie do czegoś nowego, idziecie do czegoś przyjemnego i skupić się właśnie bardziej jakby na kreowaniu tego, co chcielibyście teraz w swoim życiu stworzyć. Tak, może nie, niekoniecznie tak dokładnie, że to musi wyglądać tak i być takich rozmiarów i mieć takie kolory i takie w ogóle kształty i zapachy, tylko bardziej na takiej zasadzie, że jak ja chcę się teraz czuć, tak? Że chcę, nie wiem, odetchnąć, tak? Że chcę poczuć ulgę w życiu, że chcę poczuć przyjemność, radość, tak? Takie spełnienie. Jak chcę się czuć przy drugiej osobie, czy nie wiem, w nowej sytuacji i jakby z tym sobie bardziej posiedzieć, na to się otwierać, na to się nastawiać, bardziej w tą energię iść, po to, żeby właśnie ta uwaga wasza bardziej przekierowała się już w kierunku tego nowego, dobrego, żebyście mieli świadomość, że właśnie to, że rezygnujecie z czegoś, to nie oznacza, że rezygnujecie z tych uczuć, tak, których chcieliście. To, że rezygnujecie, nie wiem, z jakiejś osoby, to nie znaczy, że rezygnujecie z miłości w swoim życiu. To, że rezygnujecie z jakiegoś miejsca zamieszkania, nie znaczy, że rezygnujecie z poczucia bycia w domu w swoim życiu, tak? To są przecież zupełnie dwie inne rzeczy. I często właśnie to, co walczymy i czego tak kurczowo się trzymamy, to jest coś, co wydaje nam się, że dostaniemy to, czego chcemy od tej osoby na przykład, czy od tego miejsca, a właśnie tak nie jest, tak? I walimy głową w mur, a jak odpuścimy, to się okazuje, że to, czego chcieliśmy, to, na czym nam zależało, jest właśnie o wiele bliżej, w innej formie. Ale jest i przychodzi, tak? Czy właśnie ta miłość, czy poczucie bycia w domu, czy cokolwiek innego. No więc jako porada, otwórzcie się bardziej na to,
jakby na ten rdzeń, na to, na czym wam tak naprawdę zależy. Tak, jeżeli na miłości, no to skupcie się na miłości, a nie na tym, nie na jakiejś toksycznej osobie ze swojej przeszłości i tym, że chcieliście, żeby to ta osoba akurat była, tak? Jak zależy wam na, nie wiem, obfitości finansowej, no to skupcie się na tym, a nie na tym, żeby dostać podwyżkę w pracy, w której nie jesteście kompletnie zadowoleni i szczęśliwi z niej, nie? Więc no, tego typu rzeczy w tym kierunku możecie sobie spróbować pójść, tak? Na tyle, na ile wam się to uda w tym momencie. No ale tak czy inaczej, bardzo fajne czytanie, fajna energia, więc bardzo się dla was cieszę. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i do usłyszenia niedługo.